dzisiaj porozmawiamy o tym, czy można być ogarniętym człowiekiem życiowo bez studiów. To w zasadzie jest dziwne, bo dla mnie to odpowiedź jest szybka. Tak, dziękuję, koniec odcinka. Dla mnie też. Ale nie dla wszystkich. Więc podajmy przykłady, porozmawiajmy o tym, tutaj będzie taka rozkmina, bo mimo wszystko, mimo że tak ludzie to wiedzą już na przykład, że można bez studiów robić różne fajne rzeczy, to jest jednak takie, no ale może jednak warto mieć ten papier. Jezu, jeżeli, jak słyszę, warto mieć ten papier. Warto mieć ten papier. Tutaj jest już wszystko, co zjadłam dzisiaj. Jak słyszę, warto mieć ten papier. Nie, bo prawda... I potem widzę tych studentów, którym rodzice powiedzieli, warto mieć ten papier, którzy są najgorszymi studentami ever. Którzy studiują tacy smutni. Albo... Łezka im tak cieknie. Albo studiują w barze po prostu. To prawda. I oni nie chodzą na studia, tylko chodzą na egzaminy, żeby mama była zadowolona. Tak. Ale dobrze. Jest tak, że studia są potrzebne do jakichś 8 zawodów. Prawnik, lekarz. No nie zostaniesz prawnikiem bez studiów. Lekarzem raczej też nie, w sensie... Zna chorym. Może lepiej... Wiesz co, ja znam takiego jednego. Czy to zięba? I moja mama. No, co ty. Są zawody, w których lepiej mieć studia, ale jest ich bardzo niewiele. No, już nie przesadzajmy, że tak warto mieć ten papier. Teraz to... Nie jest takie potrzebne znowu, nie? Ja, słuchajcie, byłam na studiach oczywiście na mechanice i budowie maszyn, prawda? Tydzień. Nie no, żartuję. Prawie rok. Prawie rok. Na szczęście dosyć szybko zrezygnowałam. I jak powiedziałam rodzicom, że rezygnuję? No jakby ustalmy to, że mój tata bardzo chciał, żebym skończyła te studia, bo on ich nie skończył, no nie? W sensie po prostu na nie poszedł. Wow, czy mój tata twój tata? Wow. Tak, i on bardzo chciał, żebym skończyła te studia, a ja wtedy im powiedziałam, że ja zdecydowałam, że rzucam te studia i będę, kurwa, blogerką, nie? W sensie, no już pisałam tego bloga. Sounds tragic. Sounds like I've tak. Just lost my daughter. Like. A mój tata powiedział, zdecydowałaś się na te studia, to musisz je skończyć. Bo jak podjęłaś taką decyzję, a ja mówię, no tak, to jest, kurwa, nieodwracalne, nie? Mi tata powiedział, no czy no jak to, no? A ja mówię, to jest moje życie, proszę się nie wtrącać. Dobre. W sensie, no dobrze, bo bardzo niewiele osób też potrafi tak powiedzieć. Ja umiałam wtedy to powiedzieć, ale jeszcze byłam przed terapią, więc powiedziałam to, a potem poszłam cichutko płakać w pokoju. Aha. Ja jak rozmawiałam z moim tatą, to już się popłakałam rozmawiając z nim, także wiesz... Ty nie rzuciłaś wtedy. Nie, ja nie rzuciłam, ale zanim wyruszyłam na nie, mieliśmy taką rozmowę, dlatego że ja zaczęłam robić YouTube'a tak na poważnie, już się super zaczęło to kręcić w wakacje przed studiami. I ja trochę traktowałam te studia, że ciekawe, może będzie fajnie, głównie po to, żeby się wyprowadzić. Ja nie miałam takich jakichś wielkich oczekiwań w stosunku do tych studiów. Miałam założenie, że sprawdzę, chcę mieć w swoim życiu na pewno doświadczenie studiowania, no tak. Ale jeżeli mi się nie spodoba, to zrezygnuję. I powiedziałam, że ja do pierwszej sesji na pewno, a potem zdecyduję, czy chcę tam zostać, czy nie. I tak też powiedziałam gdzieś tam w rozmowie z moimi rodzicami i mój tata od razu po prostu... Tak jak... Tutaj są rzeczy, które on sobie potrafi wyobrazić. Poza tym zbiorem jestem ja, która rzuca studia, nie? To jest mniej więcej gdzieś tutaj. Ja naprawdę nie powiedziałam, że rzucam. Ja powiedziałam, że po prostu nie zostanę na tym kierunku, jeżeli mi się nie spodoba. I on już nie potrafił tego pomieścić w głowie. Ja do tego czasu pierwszej sesji pokochałam swoje studia i jakby mój tata traktuje to tak, że to po prostu spełniła się jego przepowiednia. Że on po prostu od początku wiedział, że mi wylecą te głupie pomysły z głowy i że po prostu zacznę myśleć tak jak on, czyli poprawnie, w jedyny prawidłowy sposób. Pozdrawiamy. Tak. Nasze pokolenie... Tamagotchi. Musiałam. Jest pod dużą presją swoich rodziców, którzy pochodzą z tego pokolenia, gdzie studiowanie było prestiżowe. Tak. Nie każdy mógł sobie też na to pozwolić, czy to finansowo, czy też nie mógł trafić na przykład nawet do liceum, które było fajne, tylko już od razu musiał iść po jakiś zawód, czy coś takiego, tak? Więc oni widzą w tym tę najwyższą nobilitację i oni po prostu inwestując w nas przez to całe życie wyobrażali sobie ten moment, kiedy my pójdziemy na te studia. Mój tata tak miał. Ja się po prostu rodziłam, on już się zastanawiał, co ja będę studiować, nie? I jakby to jest super, bo wiem, że są tacy ludzie, którzy nie mają po prostu wsparcia w swoich rodziców, a ja mam. Ale też nie przesadzajmy w drugą stronę z taką presją, nie? Dla nas to już nie jest największa nobilitacja. I jeżeli moje jakieś domniemane dziecko w przyszłości będzie chciało studiować albo nie będzie chciało studiować, to ja naprawdę będę otwarta na te wszystkie opcje. Bo ja widzę, jacy ludzie chodzą na studia i wcale nie widzę, żeby byli po prostu nobilitowanymi szlachcicami i śmietanką intelektualną. Jeżeli chodzi o pracę bez studiów,
No to znaczy o życie bez studiów, okej? Okay? Takie dalsze i jakieś z sukcesami. To ja, jak rzuciłam studia, no to ja miałam takie, dobra, muszę coś teraz robić, no nie? I poszłam do pracy. W agencji reklamowej bardzo było mi tam dobrze, bardzo fajnie mi się pracowało i miałam tak, i po chuj mi studia, ja tu mogę po prostu piąć się po tej drabinie korporacyjnej. Okazało się później, że nie chcę, ale... Ale mogę. Ale mogę i niepotrzebne mi są do tego żadne studia, bo nie jestem lekarzem ani prawnikiem, więc mogę sobie tu pracować. I nie chcę być. I nie chcę być, więc nie potrzebuję. Stwierdziłam, że chcę zdobywać wiedzę w temacie psychologii. I mówię, to będzie najprostsze na studiach. Studia są od tego, żeby zdobywać wiedzę. Ja wiem, że to jest niesamowite, że nikt nie wie, chyba nie pamięta już o tym. Że to nie jest do papierka i do zawodu, tylko... Tak mnie to wkurwia, wiecie? Jak mnie to wkurwia, bo ja uwielbiam studiować. Ja tam idę każdego dnia, mimo tego, że nie wiem, czasem mi się nie chce i teraz te studia, one mi zabierają tyle czasu godzinowo. I nie dlatego, że ja sobie tam nie radzę, dlatego, że ja chcę być top student, że ja nie chcę nic przegapić, bo tam każdy dzień jest istotny i denerwuje mnie to, jeżeli ktoś patrzy tylko na studia w taki sposób, że na końcu za te 3 lata, czy za te 2 lata będzie ten papier. Ja poszłam na te studia dlatego, że chciałam. I to było dla mnie coś kompletnie nowego, że ja nie poszłam po papier czy coś tam. Ja już wiedziałam, że ja tego papieru nie potrzebuję, bo chcę pracować tak naprawdę prawdopodobnie w nowych mediach bez studiów. Na przykład moja dziewczyna skończyła 3 lata, nie napisała pracy. I co, kurwa, przedsiębiorczyni, robi dużo rzeczy i w ogóle, i jakby osiąga sukcesy w swojej branży, w której niepotrzebny jest dyplom, bo nie jest też lekarzem i prawnikiem. I nauczycielem, bo chyba nauczycielem też trzeba być z dyplomem, no i tak. No i chuj, nie? Po co ci to, jak nie robisz tego? Po prostu nie jest to niezbędne i dużo fajniejsze jest studiowanie tak z pasji, z chęci wiedzy, bo wtedy to się po prostu chce, no. I ja wiem, że jak się przegląda na przykład takie oferty na pracuj czy gdzieś, to znaczna większość ma napisane wymagane wykształcenie wyższe. I to może być zniechęcające. No fakt. Takie... Bo nie studiowanie. W sensie zniechęcające, jeżeli nie masz tych studiów i patrzysz, że a no super, tu się nie nadaje, jestem do niczego. Ale znajdź sobie te oferty, gdzie nie ma tego napisanego. Albo można pójść i powiedzieć, ej, czy te studia są tutaj faktycznie potrzebne? Bo ja potrafię to zrobić. Tak, bo ja potrafię robić te rzeczy, albo mam doświadczenie, a nie mam studiów. I czy co studia miałyby mi tu dać? Ja nie chcę oczywiście w ten sposób zniechęcać do studiowania. Nie, ja największą jestem po prostu działaczką i fanką na rzecz studiowania. Ale jeżeli nie chcecie, to błagam was. Ja was proszę. Jako po prostu jedna część społeczeństwa odzywająca się do drugiej części. Nie róbcie tego. Bo tak naprawdę to też obniża poziom na uniwersytecie. Just saying. Z drugiej strony zastanówcie się w ogóle nad sobą, nie? W sensie robicie coś, czego nie chcecie robić, bo ktoś wam każe i każdego dnia gdzieś to tam wisi nad wami, nie? I też oszukujecie samych siebie, nie? Nagle kujecie na ten egzamin, nie daje wam to w ogóle żadnej wartości, nie? No to jest marnowanie życia, możecie umrzeć jutro, więc po co w tym czasie studiować, jak nie chcecie tego robić? A może po prostu za 2 lata wam się zachce? Może za 2 lata się okaże, że jest, no dokładnie, jest jakaś działka inna, która może was będziecie mieć depresję i pójść na psychologię. Super będzie! Po co sobie to robić, nie? W sensie, robisz sobie krzywdę. Nie rób sobie krzywdy. Bądźcie przedsiębiorczy, szukajcie, po prostu uczcie się. Bo nawet jeżeli nie będziecie studiować, nie musicie się uczyć na studiach, nie? Możecie uczyć się we domu. Jakoś trzeba się w życiu rozwijać i czegoś się uczyć, żeby po prostu dojść do czegokolwiek, nie? I żeby jakby siebie też lepiej się czuć ze sobą. Rozwój jest bardzo fajny. Tak. No, także powiedzcie, czy studiujecie, czy zamierzacie studiować, czy nie chcecie studiować, czy rzuciliście studia. Wszystko jest bardzo ciekawe. Ja jestem ciekawa. I subskrybujcie. I wspierajcie nas na Patronite. Ah.